Hej, Troll, dokąd dziś jedziesz? Jedziesz na imprezę do Joe? Brzmi jak niezły pomysł. Wszyscy tam będą? Hej, Joe. Cześć, Baronie. Co się stało, Joe? Co nie będzie? Nikt nie przyjechał na twoją imprezę? Dom. Zobacz, Joe, tam jest Troy. Joe jest smutny, bo prawie nikt nie przyszedł na jego imprezę. Myślisz, że możemy jakoś pomóc? Dziękujemy ci, Troy. Hej, Teddy, potrzebujemy twojej pomocy. Joe zorganizował imprezę, ale tylko Troy przyjechał. Czy mógłbyś sprawić, żeby inni mieszkańcy miasta też przybyli? Doskonale. Będziemy grali muzykę. Myślisz, że potrzeba nam coś jeszcze? Wow, Teddy, ta impreza będzie super ekstra! Ty też przybędziesz? Wciąż nie ma gości, Joe? Nic się nie ma. Troy jedzie z pomocą. Jestem pewien, że Troy da znać wszystkim, że jest impreza u ciebie. Hej, Tony. Jedziesz na imprezę, Joe? Tak, z pewnością będzie tam super zabawa. Troy właśnie tam jedzie. Joe przygotował całą imprezę, ale nikt nie przyjechał na nią. Doskonale, Tony. Joe na pewno się ucieszy, jak cię zobaczy. Wow, zobacz, ilu przyjaciół za tobą jedzie, Troy. Czy też to słyszysz, Joe? Czy wiesz już, co to jest? To Troy Imprezopociąg. Przyjechał, żeby pomóc ci zorganizować swoją imprezę. Czemu nikt nie tańczy, Troy? Może powinieneś spróbować czegoś więcej? To wygląda, jakby działało. Co jeszcze potrafisz? O.
Tak jest. Troy sprawia, że wszyscy świetnie się bawią, grając muzykę. O. Co jest nie tak, Joe? Nie bawisz się dobrze? To twoja pierwsza impreza? Doskonale. Jak widzisz, wszyscy twoi przyjaciele świetnie się bawią. Czy chciałabyś zagrać w grę? Czy wiesz, jak w to zagrać? To bardzo proste. Piłką musisz strącić te kokosy. Jeżeli go strącisz, wygrasz nagrodę. Doskonale, Joe! Wygrałeś! Zobacz, to samochodzik! Dziękujemy ci, że zaprosiłeś nas na swoją imprezę! Oraz dziękujemy tobie, Troy, że ją rozkręciłeś! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, to Bobby Spycharka! Jak się dziś miewasz, Bobby? O, cześć Henry! Zobacz, Bobby przyjechał! Co u ciebie? Mówisz, że mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a ty chciałbyś też zagrać? Cześć, Troy! Jedziesz na dworzec? A czy wiesz, że są tam Bobby i Henry? Troy, Bobby mówi, że mamy Mistrzostwa Świata i chciałby zagrać w piłkę. Ma nawet na sobie naklejkę. Myślisz, że Teddy mógłby nam w tym pomóc? Zostańcie tutaj, przyjaciele. Niebawem wrócimy. Hej, Teddy. Przeglądasz swoją kolekcję gier? To świetnie się składa, bo potrzebujemy twojej pomocy. Zobacz, nadjeżdża Troy. Zjedźmy na dół, żeby się z nim przywitać. Troy właśnie się widział z Bobbym i Henrym. Bobby bardzo chciałby zagrać w piłkę nożną. Może masz jakiś pomysł na transformację dla Troya? Czy to joystick? Głośniki? I płyty CD? Jestem zaintrygowany! Troy, Teddy przetransformuje cię w konsolę do gier! Nadlatują twoje części. A co jest w tym pudełku? Dowiemy się później? Okej, Troy, jesteś już gotowy. Jedźmy teraz do naszych przyjaciół. Wielkie dzięki, Teddy. Hej, przyjaciele! Wrócił Troy i ma dla was grę wideo! O nie, Bobby! Masz rację! Jest już noc! Nie będziemy nic widzieć! Co mówisz, Troy? Masz coś specjalnego, co pozwoli nam grać nawet w nocy? Co to może być? Jest projektor? Genialne!
To jest niesamowite, chłopaki. Nie mogę uwierzyć, że gracie w piłkę nożną w nocy na konsoli, która jest trojem. Okej, rozpoczynamy mecz. Troy przeciwko Bobiemu i Henrymu. Troy zdobywa gola! Yeah! Fantastycznie! Teraz Bobby i Henry wygrywają! Troy, to chyba był jeden z twoich najlepszych pomysłów. Henry i Bobby są mega zadowoleni! To był genialny pomysł z tą konsolą. Troy, koniecznie podziękuj Teddy'emu za pomoc. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele! Lokomotywa Troy! Cześć, Billy! Co dzisiaj porabiasz? Jedziesz odwiedzić przyjaciół po drugiej stronie miasta Lokomoty? To brzmi jak niezła przygoda. Czy coś nie tak? Twoje koła zablokowały się w błocie? Co to za dźwięk? O nie! Troy jedzie prosto na nas! Możesz się przesunąć, Billy? Nie? Okej, zatrzymam Troya! Troy, zatrzymaj się! Billy się zablokował i jest na twoim torze! Uff, mało brakowało! Troy, lepiej pojedź z powrotem do magazynu i poproś Teddy'ego o pomoc, dobrze? Dobrze! Nic się nie martw, Billy! Wrócimy lada chwila! Hej, Teddy! Billy, lokomotywa potrzebuje twojej pomocy! Możesz zjechać na dół? Zablokował się w błocie! I teraz nie może się ruszyć! Jak mu pomożemy? Dobrze! Ciekawe, w jaki typ pociągu go przetransformujesz? W pociąg helikopter? Doskonale! Śmigła? Idealnie! Oraz wyciągarkę z hakiem. Zupełnie jak prawdziwy helikopter. Czy to wszystko, czego potrzebujemy? No i oczywiście dopalacze rakietowe. Wow, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Troya w akcji!
Troy, wyglądasz klawo w dechę. Lecimy! Hej, Billy! Troy już przyjechał. Spójrz w górę. Tylko jak wyciągniemy Billy'ego z tego błota? Z liną i hakiem? Dobry pomysł. Idealnie! Teraz podnieśmy go. Coś nie tak? Billy jest za ciężki? O nie! I co teraz zrobimy? Masz jakiś nowy pomysł, Troy? Tak! Dopalacze rakietowe! Idealnie! Świetna robota, Troy! Teraz Billy może jechać do miasta pociągu i odwiedzić swoich przyjaciół. Dziękujemy, Troy! Do zobaczenia wkrótce! Tobie też dziękujemy, Teddy! Do zobaczenia w następnym odcinku! Lokomotywa Troy! Cześć, Troy! Cóż za wspaniały dzień na przejażdżkę po mieście lokomotyw! Zobacz, tam jest Billy Bulldozer! Hej, Billy! Wygląda na to, że ciężko pracujesz. Dobrze, pracuj dalej. Billy? Jesteś tam? Troy pyta się, czy wszystko w porządku. To klakson Billy'ego. Lepiej szybko wróćmy do Teddy'ego i zapytajmy, czy może nam pomóc. Nic się nie martw, Billy. Zaraz wrócimy. Hej, Teddy! Troy potrzebuje twojej pomocy! Billy Bulldozer zablokował się w tunelu! Troy musi go stamtąd wyciągnąć. Czy mógłbyś jakoś nam pomóc? Latarka i fajerwerki? Dobry pomysł. Ten tunel jest bardzo ciemny. Łyżka koparki do przenoszenia skał? Świetny pomysł!
Doskonale. A teraz ratujmy Billy'ego. Od czego zaczniemy, Troy? Przeniesiemy te kawałki skał? Doskonale. Bardzo dobrze, Troy. Świetna robota. Wjedziemy teraz do środka i poszukam Billy'ego? Ciekawe, gdzie on jest. Tędy? O, tam jest! Szybko, Billy! Troy, pokażę ci wyjście stąd! O nie! Co się stało? Zepsuła się nasza latarka? Czy Teddy dał ci coś jeszcze? Fajerwerki! Tak jest! Fajerwerki oświetlą nam drogę i dzięki nim znajdziemy wyjście! Chodź, Billy! Troy pokaże nam drogę! Wspaniała robota, Troy! Dziękujemy ci, Teddy! Te fajerwerki bardzo się przydały! Do zobaczenia następnym razem!